Cześć Wam, witajcie w dniu kolejnym. Zaczynamy etap krycia. Powrzucaliśmy sobie łaty po zewnętrznej krokwi, poprzemierzaliśmy przekątne wymiary z obu stron. Mamy na przekątnej 2 mm różnicy, więc nic już z tym nie robimy. Jest to naprawdę perfekto. I teraz tak naprawdę kwestia ustawienia rozstawu łat w naszym przypadku. I teraz tak, ja przykręciłem, miałem tutaj też łaty przykręcone, jeszcze dwie, żeby ułożyć trzy rzędy dachówki. Jedną tutaj położę za chwilę. W każdym bądź razie chodziło o to, żeby ustawić odległość pierwszej dachówki. O, jeszcze rynkak spadł. Chodziło o to, żeby ustawić odległość pierwszej dachówki i automatycznie pierwszej łaty. I teraz tak, my tu mamy kontrolaty 4 cm i kombinowałem na wszelkie sposoby i tak naprawdę jedynym sposobem, żeby zrobić membrany na pas podrynnowy, to musiałbym robić albo haki nakrokwiowe, a już są kupione haki doczołowe, albo robić tą tak zwaną niską rynnę lub dawać jakieś dystanse na rynhaki. I automatycznie moim zdaniem tak samo niska rynna jak te dystanse na rynhakach, to temat jest słaby i brzydki. Tutaj mamy tutaj kratkę wentylacyjną. Ja tymczasowo puściłem sobie kontrolaty do samego końca, natomiast tutaj kontrolata będzie tylko taka króciutka, tylko po to, żeby podeprzeć nam pierwszą łatę. Tutaj już nie będziemy robili klinów, tylko pierwsza łata. Jest to ustawione już tak. Tutaj założymy może ją. Jest to ułożone już tak, żeby mieć odpowiednią odległość w momencie wysokość. W momencie jak położymy trzy kolejne dachówki, to na te garby mają nam się schodzić w jednej linii. I tak jest to ustawione. Tą wysokość możemy regulować sobie do góry, do dołu. Tak samo ten grzebień, on u nas będzie, już przemierzymy sobie, 1,5 cm od krawędzi tej pierwszej łaty, 1,5 cm wyżej. I dzięki temu ustawi nam się ta wysokość. Automatycznie cofając ten grzebień w dół lub w górę, podnosimy lub opuszczamy tą dachówkę. Tutaj mamy już ustawione to tak, jak być powinno. I teraz rynkak spadł, natomiast tutaj mamy w poziomie odległość około 4,5 cm. Spokojnie to wchodzi w rynnę, tak jak mówiłem poprzednio. Już w komentarzach pisałem nawet odnośnie tej pierwszej dachówki na wiacie, to tam zrobiłem tak, że wystawała 9 cm poza deskę, czyli automatycznie wchodziła prawie do niecałej połowy rynny. Teraz będzie wchodziła do jednej trzeciej, nawet trochę mniej, ale na spokojnie pas nam tutaj w ten sposób pas nam będzie wchodził pod nadrynnowy i spokojnie to też się ładnie schowa. I teraz tą deskę mam podniesioną, względem krokwi 6 cm. Membrana jak będzie zawijała się z tego miejsca, to będziemy pierwszą kontrolatę robili na tej samej odległości co pierwsza kontrola, to na tej samej odległości co pierwsza łata jest, i stąd będzie już się wywijała na tą pierwszą łatę, która jest pod wróblówką, stąd będzie wywijała się już membrana. I tutaj dlatego taki krótki klocuszek będzie, tylko krótka kontrolatka. Można by było dać też dwie łaty tak naprawdę i też by to zdało spokojnie egzamin. I może tak zrobimy, będzie szybciej, chyba że kawałki nam pozostają. Mamy w zasadzie takich kawałeczków krótkich, to z tego sobie potniemy
To też są szósteczki, takie same wymiary. I w zasadzie tu sobie to ponakręcamy. I ta membrana będzie stąd się wywijała i na tą łatę. I dzięki temu z tego momentu, jak będzie powietrze wchodziło, to ono będzie wchodziło już tu pod łatę, czyli w całą połać. Więc tak naprawdę będzie dostęp do powietrza. Powietrze będzie miało którędy wlecieć dzięki tej kratce, która tutaj jest. I tak to rozwiązujemy. Czyli deskę robimy na 6 cm wyżej krokwi. O, tu możemy sobie też skontrolować tak naprawdę to, czy nam ona nie będzie przeszkadzała. Nie będzie przeszkadzała, więc spoko. Tak, żeby też ta krawędź deski czołowej nie była wyżej od tej łaty. W momencie, kiedy ta wróblówka, ten grzebień byłby bez kratki wentylacyjnej, no to trzeba byłoby wtedy już robić niską rynnę, bo nie byłoby możliwości tego zwentylowania. Więc w ten sposób uważam, że jest to jak najbardziej ok. Wiem, że są już ruki, zdaje się, wprowadziło. Wczoraj był u nas przedstawiciel, takie rynhaki, które są już cofnięte automatycznie, ale tutaj w ten sposób my i tak, jeżeli podnieśliśmy deskę o 6 cm do góry powyżej krokwi, to i tak pierwszy rynhak będzie praktycznie po samej górnej krawędzi, ten najwyższy. Więc już wyżej i tak nie damy rady tego zrobić. Niżej, bo już nie będzie do czego przykręcić rynhaka. Musiałby być przykręcony tylko na dwa dolne wkręty. No i automatycznie byłaby możliwość, że przy jakimś tam większym naporze mogłoby to się wypracować. I ta rynna byłaby nie do końca taka, jak być powinna. Także to mamy ustawione. Warto sobie przykręcić 3 sztuki. 3 łaty. Tak jak ja to zrobiłem. Rozstaw tutaj tak naprawdę nie ma jeszcze na tym etapie większego znaczenia. Dopiero ważne, żeby zmieścić się w rozstawie, który zaleca producent, żeby ta dachówka się złożyła. I następnym etapem to ustawienie dachówki na górze. Ja już tam nie będę wchodził. Mamy ustawioną pierwszą łatę, tak jak być powinna. Tak, żeby w momencie ustawienia, tutaj to pokażę, w momencie ułożenia tej ostatniej dachówki, tutaj musi nam wejść jeszcze uchwyt do gąsiora, do łaty kalenicowej. I tutaj musimy mieć z tego momentu do środka kalenicy 3 cm. Tak zaleca producent i tak ustawiamy tą pierwszą łatę na górze. Jest przykręcona też na kontrolatach, tak jak tam widać, są dwie łaty na kontrolatach przykręcone. Ułożona była dachówka i dzięki temu jest pewność też, że gąsior nam zakryje tutaj ten element, czyli dojdzie odpowiednio. Nie trzeba będzie kombinować. I teraz przeniosłem sobie tą część, bo tutaj chłopaki kręcili, no to nie bawiłem się z tamtej strony, tylko ułożyłem sobie to tutaj. Natomiast tą część przyniosłem sobie tutaj na tą krokiew, na której mam przykręconą tą łatę na górze. Przyniosłem sobie to w ten sam sposób. Przemierzyłem, przyniosłem odległość pierwszej łaty. I teraz tak naprawdę trzeba zmierzyć odległość od góry tej łaty na dole pierwszej do góry tej łaty na samej górze. I ta odległość to jest 875 cm w naszym przypadku. I teraz schodzimy do karty technicznej i musimy poprzeliczać sobie rozstaw łat, jaki nam wyjdzie. Idziemy z tym tematem. Jedna rzecz, którą musimy zrobić, to mamy wyznaczoną już tą odległość. Na razie zostawię sobie jeszcze tą pierwszą łatę, zdejmę tylko deskę okapową i grzebień. Wiemy, że odległości na pierwszych krokwiach mamy takie, jak mieć powinniśmy. Przekątne też się zgadzają.
niby murłatę ustawialiśmy do sznurka, niby docinaliśmy wszystko tak jak być powinno, ale kontrolnie jeszcze raz sznurek puścimy po okapie, dlatego że w momencie kiedy przy dokręcaniu gdzieś tam by ta murłata lekko nam się gibnęła, tak naprawdę nawet te pół centymetra, to już automatycznie będziemy mieli problem z deską, bo deska już nam sfaluje, więc musimy tu jeszcze puścić sznurek i ewentualnie jeżeli trzeba gdzieś przyszlifować którąś krokiew, to musimy ją doszlifować, poznaczyć też od razu dół, pościnać od razu dół w poziomie już na okap, nawet troszkę wyżej możemy go ściąć niż mamy deskę. Deska dość gruba, 4 cm, ale już nie chcieliśmy mieszać. Raz, że tutaj dość długa ta rynna będzie, to ten rynkak będzie miał czego się trzymać. A dwa, to taką samą deskę braliśmy już na kalenicę, więc na jeden wymiar wszystko po prostu wzięliśmy i tyle. I troszkę wyżej teraz możemy sobie to ściąć w poziomie. Od razu te krokiewki i już możemy montować tak naprawdę deskę okapową. Mamy też szczyty ogarnięte, domurowane, doklejone styropian 10 cm, tutaj końcówka już niebieski, bo zbrakło, ale tak żeby też od czoła doizolować, no to jest przyklejony ten z fundamentu styropianik i też jak najbardziej wszystko gra, bo później nie będzie już do tego dostępu za bardzo jak damy membranę, także niech to będzie też doizolowane. Dobra, bierzemy kartę. Pyk. I teraz tak. Ja tu jeszcze mam wymiary popisane z wiaty. Mamy zalecany rozstaw ład od 340 do 385. Ja wiem, bo już układaliśmy na wiacie, ale warto też sobie przyłożyć jeszcze dwie dachówki do siebie i zobaczyć w jakim rozstawie one najładniej wyglądają, najlepiej pasuje ta nakładka, ten zakład, gdzie dachówka nachodzi na dachówkę rząd niżej. I wiem, że u nas w naszym przypadku najlepiej to wygląda w momencie kiedy mamy 37, od 37 do 38,5 centymetra. Przejdziemy sobie na tą stronę między 37 370 a 385 i taki rozstaw ład odpowiadałby dla nas najbardziej, bo wtedy najładniej ta lechówka wygląda, no i automatycznie jak zrobimy 34, no to dochodzą nam tak naprawdę rząd dachówek. Staramy się od tego najwyższego, czyli od tej granicy górnej, zbliżyć się jak najbardziej do tej górnej granicy. W momencie kiedy mamy 38,5-385, nie musimy docinać krańcowych dachówek. Natomiast każdy wymiar poniżej już musimy docinać taki ząbek mały, ale to pokażę o co chodzi. I teraz co? Teraz kalkulator. Mamy 875 cm. I teraz dzielimy to na 875, dzielimy na powiedzmy 38,5, zobaczymy, wychodzi nam 22,7, czyli niecałe 23 rzędy. Jak zrobimy 23 rzędy, 23 razy 300, 875 podzielić na 23 rzędy, to wychodzi nam 38 cm. 38 cm i taki rozstaw 38, tam sobie zapiszemy na tamtej stronie, 38 cm. I taki rozstaw sobie robimy. Złożymy sobie dwie dachówki i zobaczymy w rozstawie 38 cm. Ja zaraz przykręcę sobie tu dwie łatki
i zobaczycie, jak to się schodzi. I ustawimy sobie tutaj w tym miejscu nawet na dole. Pyk. Pyk. I weźmiemy sobie jeszcze jedną łatę i ustawimy 38 cm. Jest. Jest. Pyk. Pyk. Jeszcze jedno położymy tutaj, żeby nam tylko podpierała tą kolejną i ją weźmiemy sobie tak na sztort. Będzie 2 cm różnicy i automatycznie będzie to tak jakby, o, też możemy ją położyć to. Lepiej na dole sobie to poprzemierzać niż później rozbierać. Troszkę tu przesuniemy. No, mniej więcej. O, i teraz zobaczcie. W ten sposób ładnie nam się to wszystko schodzi. Nic o nic nie zaczepia. Tutaj jeszcze jest lekka szczelinka, ale to dlatego, że ta łata jest niecałe 2 cm tylko wyższa od tej, a powinna być 2,5, więc automatycznie jeszcze pół centymetra powinno to pójść do góry i wtedy tutaj już się wszystko ładnie schodzi. I zobaczcie, przesuniemy to może. O. I uważam, że w ten sposób są najmniejsze straty. W momencie, kiedy byśmy powiedzmy o centymetr, półtora cofnęli, to na 20 paru łatach 1,5 cm to jest kolejny rząd dachówki, więc też automatycznie dodatkowe koszta. Nie wspomnę o tym, co by, ile by dachówek doszło, gdybyśmy zrobili 34-35 cm. No ale taki rozstaw jest zalecany. Tak jak tutaj widać, mieścimy się w tym największym rozstawie, wygląda to najładniej. Tej dachówki kawał widać, a nie takie malutkie, wąziutkie elementy, więc jak najbardziej wszystko na spoko. I teraz możemy rozbierać to, wyznaczać sobie już linię okapu, sprawdzić, pościnać te krokwie już tak, jak być powinny i możemy montować deskę okapową. Także co, bierzemy się za robotę. No i dobra, mamy deskę okapową ogarniętą. Łączenia w ten sposób, deseczka, lekkie poprawki naniesione, ustawione w poziomie, ustawione w linii. Na tyle, na ile. No i teraz znaczymy sobie tutaj na górze krokwi 1,50 m od tej krawędzi. Mniej więcej ona się tu wywinie, trochę będzie jeszcze wystawało zapewne. Ale znaczymy sobie 1,50 m tu od dołu. I teraz tak jak widać, ona tu lekko wystaje. Tu będzie króciutki kawałek tylko kontrłaty. Tak, żeby było podparcie do łaty, która będzie dochodziła tutaj do styku praktycznie. W zasadzie to moglibyśmy nawet od razu to zrobić. I tak pewnie zrobimy, z tym, że i tak nie nakleimy na razie tej membrany, także
Może niekoniecznie. Może niekoniecznie. Kierownik budowy jedzie odebrać więźbę. Także idziemy, kawę wypijemy. U nas dzisiaj mocno deszczowa aura. No ale przynajmniej ten pierwszy pas chcemy mieć zrobiony, załatwiony. Także co, idziemy na kawę i wracamy, będziemy rozwijali membranę. No i tak, moi drodzy, mamy 6 rzędów ład wrzuconych, czyli w zasadzie 3 metry, 1 trzecia łaci ogarnięta. I teraz pokażę, jak to tu rozwiązane jest. Jest to w ten sposób rozwiązane: 10 cm kłucuszek, żeby nie wadził tutaj o membranę, a tylko żeby była podpora dla tej pierwszej łaty. I tutaj pierwsza łata, tak jak wyznaczyłem, idzie do deski czołowej, okapowej. I tutaj 1,5 cm od krawędzi będzie montowany ten grzebień z wentylacją. Natomiast tutaj, zobaczcie, ładnie to się wywinie. Wszystko ładnie napięte. Cyk. Ładnie to się wywinie i tu do tego momentu, nawet troszkę dalej, jak idzie ta łata, będzie zrobiony pas nadrynnowy. On wejdzie w rynnę i na niego będzie przyklejona już membranka. I naprawdę ładnie to się napina. Także spoko. Położę tu dachóweczkę, pokażę wam jeszcze. No, to jeszcze pójdzie delikatnie do góry, czy nawet nie tak delikatnie, bo pójdzie o tako do góry w ten sposób, tak jak będzie szła ta wróblówka. I tutaj pierwszy rynkak będzie musiał iść w ten sposób praktycznie, żeby nam linia wyszła ponad rynkakiem. Także już nie mogłem tego opuścić niżej tak naprawdę, bo gdybym opuścił deskę okapową niżej, to już automatycznie, zobaczcie, nie miałbym tutaj podparcia. Miałbym podparcie tylko na dwóch dolnych wkrętach. A tak jak to pójdzie lekko do góry jeszcze, to będzie praktycznie w ten sposób wchodziło w rynnę. Praktycznie 1/3. I spoko. Ładnie poszło. Tak jak mówiłem, na wiacie tam testowaliśmy, tam była praktycznie zabawa, mieliśmy na to czas z tego tytułu, że i tak nie mieliśmy materiału, nie mieliśmy więźby tutaj na miejscu, także mieliśmy czas się tam pobawić, potestować sobie te tematy. No a tutaj już lecimy, dwóch z membraną, trzeci z tyłu już za nosem leci z kontrłatami, łaty opieramy. Jeden tutaj podaje, tu już z tego tytułu, że mamy bardzo dużo płatwie, czyli mamy dwie płatwie plus kalnicówka, nigdzie to nam praktycznie nie ma szans, żeby latało, to spokojnie możemy sobie pozwolić na to, żeby łączenia łat robić na jednej krokwi, nie musimy robić mijanki. Także od razu 4 łaty do góry, przesuwka, 4 łaty do góry, docinka, następne 4 na dwie wkrętarki. Lecimy od razu na 120. Niektórzy używają gwoździarek, gwoździarkami łaty, później i tak dokręcają albo dobijają dłuższymi gwoździami. Ja tutaj od razu robię 120 wkręty ciesielskie typu Torx i od razu wkręcamy to w krokiew. 4 cm ma kontrłata, 4 cm ma łata. Aha, i tu jeszcze pokażę teraz. Biorę tą membranę tymczasowo, to będzie to doskonale widać. Tu w momencie, kiedy będzie ten grzebień w tym miejscu razem z wentylacją, to ta wentylacja będzie wchodziła nad membraną i będzie miejsce dla powietrza, żeby wejść tu pod spód, więc nawet jeżeli to, poczekajcie, wywinę ją. Widzicie? Tu będziemy mieli te 2,5 cm wentylacji
i tu powietrze spokojnie będzie mogło sobie wejść w membranę, między membranę a łaty, i z góry w drugim rzędzie dachówka wentylacyjna z wylotem plus przestrzeń pod gąsiorem, żeby też spokojnie tam powietrze mogło krążyć. Także jak najbardziej wentylacja tu zachowana jest. Jak będziemy to montowali, już składali te wszystkie obróbeczki, pasy i orynowanie, to pokażemy raz jeszcze już na gotowo, jak to wygląda. Wróbówkę faktycznie tam montowałem na odwrót, mam zamontowaną, czyli te grzebienie wychodzą na zewnątrz. Tutaj zamontujemy już tak, jak być powinno, będą chowane do wewnątrz dachu, z tego tytułu, że też cofnięta jest pierwsza dachówka. Myślę, że oba rozwiązania są w porządku. No i dobra, w poniedziałek lecimy dalej z łatowaniem. Może coś tam nagramy, jak łacimy. Tutaj jeszcze, jeśli chodzi o łaty, tutaj w tym miejscu będą ścinane równiutko. Pierwsza kontrola ta jest równo z krokwią. Łaty będą też ścinane równo. I tutaj pasy już będą montowane, wszystkie obróbki do tego momentu. I nie będzie trzeba ścinać tego zamka w tych krańcowych dachówkach, dlatego że tutaj już na całej płaszczyźnie nie dajemy deski wiatrownicy, tylko już na całej płaszczyźnie na dwóch zamkach ta krańcowa dachówka będzie się mogła opierać. I z tego tytułu, że mamy 38 cm tutaj, to też prawdopodobnie nie będziemy musieli docinać już bocznego zameczka. Jak będziemy to układali, to wskoczymy i pokażemy, o co chodzi. 6 warstw mamy tutaj, tak jak liczyliśmy, 23 chyba albo 24, już nie pamiętam, na filmie łaty. Także jak najbardziej spoko. No i co? I teraz już kopiuj, wklej. Z jeden rząd pokażemy, nagramy w poniedziałek, jak to układamy. W poniedziałek jest nas tylko dwóch, także będzie troszkę wolniej, ale i tak przy nagrywaniu, jak kamera jest włączona, to i tak ten proces pracy trwa trochę wolniej, żeby cokolwiek się nagrało, inaczej kamera cała lata i nic nie widać. Tamtą drobinkę już na bieżąco odkręcam, to co przeszkadza. Zakład robimy na 10 cm. Powinno wyjść akurat na kalenicę, no ale zobaczymy. Może być tak, że będziemy musieli jeszcze tam jakiś pasek doklejać, ewentualnie może zostać tam też tak naprawdę membrana niedociągnięta, z tego tytułu, że będziemy i tak robili, może sobie tam powietrze spokojnie chodzić, a i tak będziemy robili jeszcze fartuch ten kalenicowy, tą taśmę kalenicową będziemy naklejali, więc to i tak będzie jak najbardziej szczelne. Także spoko. Dojdziemy do góry, to zobaczymy, jak to wyjdzie. A na dzisiaj to dzięki. Pamiętajcie o łapkach i widzimy się w kolejnym filmie w poniedziałek. Oby pogoda nam pozwoliła, dzisiaj cały dzień pada, także i tak jestem zadowolony z tego, co udało nam się dzisiaj zrobić. Trzymajcie się i do zobaczyska.